Przyjemność. Muszę mieć własną wodę, muszę mieć własną wodę. Pytanie tylko, czy własną wodę nazwać narucianka czy borucianka? Polaria zaczęła przyznać temu gnojowi, że borucianka brzmi lepiej, nie? Oczywiście chcę powiedzieć, że jest gorąco jak w piekle, więc pijcie wodę! I witam was bardzo serdecznie w waszej najmniej ulubionej serii Ciumka i Loczki. Szkoła, kochani. Szkoła to seria, która nam ryje banie, bo lubi. No i myślałem, że piekło jest na dnie, właśnie w starych odcinkach szkoły, ale jednak się myliłem. Matylda, moje imię jest Matylda. Miło cię poznać. Słuchaj, bo chciałam do ciebie napisać na fejsie, ale nie mogłam cię znaleźć, w końcu nie napisałam. A okej, o co chodziło? Bo ja chciałam ten, no... Tak? Ja chciałam się zapytać, jak ci się podoba w Polsce i czy Kraków ci się podoba i w ogóle... Polska to bardzo ładny kraj, szczególnie Kraków. Aha, fajnie, aha. Dobra, to super. No to pa! Nie chcesz się ze mną spotkać, to nie. Twoja strata. Drodzy państwo... Nie jest najlepiej. Robią się już właśnie w tym momencie kłopoty. Atmosfera troszeczkę zimnieje. Tak naprawdę szkoła jest tak zimno, że możecie traktować tą serię jako swój własny klimatyzator. Czekaj, to? Tylko tutaj w Krakowie, tu gdzie Wzgórze Królewskie, tu gdzie powietrze zabiera chociaż niebo niebieskie, tu gdzie nie jeden już upadł się podniósł po klęsę, tu gdzie się urodziłem, tu gdzie jest moje miejsce. Zapraszam na waszą ulubioną dawkę cringe'u do szkoły. 20 tysięcy łapek w górę. To kolejny odcinek tej wybitnej serii Szkoły. Czemu to intro ma takie dwie bieguny? Radosna piosenka opowiadająca o tym, jak super jest w szkole i pokazujesz rzeczywiście radość i uśmiechy, jednocześnie pokazując totalną patologię i to wszystko w jednym intrze. Z mużyczką na zasadzie radość życia jest piękna, szkoła to najfajniejszy moment w życiu, chyba że cię biją, znęcają się nad tobą lub bardzo byłeś zły z wszystkiego. Anglik John Evans od 2 tygodni jest w Polsce na wymianie licealnej. Matka chłopaka pochodzi z Polski, dlatego chciał przyjechać właśnie tutaj, aby podszkolić język. Przystojny mulat zwraca uwagę Marty Dobrowolskiej z licealnej 2B. Może i tak, no ale co z tego? Oho! Ty no gadasz? No mamy takiego jednego z wymiany, John, jakoś tak... Ty jej na to pozwalasz? Co mam zrobić? Może ty lubisz takich... Nie no, odwal się stary, przecież nie będę jej trzymał cały dzień w domu. O! Oho! Dobra, weź ją ciągnij tutaj, ustawimy jej odepioną. Dobra, Luzik. Marta, chodź na chwilę, mam sprawę. No co tam? Ty w ogóle raczyłeś wstać do szkoły, jestem pod wrażeniem. Jak dobrze, jak dobrze. Dawaj dalej. Co robisz, bratu, przypał pod szkołą? O co ci chodzi? Jaki znowu przypał? No gadasz s***em. Jezu, jaki po prostu bał. Jaki debil, co to jest za goleś? Skąd wy go wzięliście się w ogóle? On tak dobrze gra, czy on taki się zrespił? Jezus Maria, chciał ode mnie jedną sprawę, no i tyle. Jakoś długo z nim o tym gadałaś. Nie twoja sprawa, zajmij się sobą. Wydaje mi się, że międzyrasowa komunikacja to może trwać maksymalnie 15 sekund. Cebik sam będzie dawkował, ile możemy rozmawiać z ludźmi, którzy mają inną skórę, która tak samo się błyszczy. Co w ogóle idiota, chodź, idziemy do szkoły, bo dzwonek zaraz będzie. Paki to co, po szkole się widzimy, na razie, trzymajcie się. Eloj, żadnych spadaj! Co kretyn? Nie podoba mi się, daj mi spokój. John bardzo mi się podoba, no ale musiałam skłamać, bo mój brat nie dałby mi spokoju. Ja w ogóle nie rozumiem, dlaczego on się zadaje z tymi głąbami z naszego osiedla. To przez nich ma takie rasistowskie poglądy. Marta chciałaby zaprzyjaźnić się z Johnem, bo ten bardzo jej się podoba. Dziewczyna nie ma pojęcia, że chłopak wpadł w oko również jej przyjaciółce, Matyldzie Przybylskiej. Oho! Uczennica od kilku dni myśli tylko o Angliku. Już się biją! Rewelacja! Co za niesamowite tempo tego odcinka! Jednak nie ma odwagi zaprosić go na randkę. Dobrze wiesz, o co chodzi. Podobno spacerowałeś z Johnem przed szkołą. O, widzę, że już ktoś ci doniósł. Plotki szybko się rozchodzą. Jak możesz mi to robić? Ale co? Dobrze wiesz, o co chodzi. TVN, wydaje mi się, że wy za mało polaryzujecie społeczeństwo tym odcinkiem. Johnny powinien być jeszcze do tego gejem. Ale wtedy, o Jezu, jakby się rozsmakował w tym... Ziemia by się zatrzęsnęła na tej platformie YouTube, jak i również w telewizorach każdej polskiej rodziny. O matko boska, jak to by w
wzmożyło dyskusję w tym zgniłym społeczeństwie. Podrywać chłopaka swojej najlepszej koleżanki. Po pierwsze, to nie jest twój chłopak. Ale on mi się bardzo podoba i dobrze o tym wiesz. Tak wiem. A po drugie, to on pierwszy do mnie podszedł i zagadał tylko jedną rzecz. O co? Gdzie są fajne bary w Krakowie? O super, czyli chcecie zaprosić na randkę do baru? Ja pierdzielę, jak się z niej wylewa już na starcie, ona w ogóle nic nie udaje, nie? Rewelacja. Na żadną randkę, wiesz co? Może po prostu mieszka 2 tygodnie w Krakowie i nie wie, gdzie dobrze się zabawić w nocy. Cześć dziewczyny. Cześć dziewczyny, czy wy jesteście normalne, czy jesteście tak samo powolne jak ta typera, która jak się wita, to musi komuś walnąć z bara? Jezu, jak ja nienawidziłem tych kolegów w klasie, którzy robili taką mikroagresję w twoją stronę. Się przekomarzając złośliwościami fizycznymi. Wiecie, o co chodzi? Że na przykład podchodził i cię, nie że tak szturnął, on ci robił tak, ale też nie uderzył. Tak pomiędzy, że boli przez 10 sekund, ale ci przecież nie uderzył, bo to było koleżeńskie. I taka mikroagresja, no tak 3 razy dziennie, nie? I ty za każdym razem masz takie... Cześć! O, czytacie na polskim? Czy John ci się podoba? Że co? Dobrze słyszałaś. Czy John ci się podoba i chcesz z nim być? Nie i nie. Na pewno? Jezus Maria Matylda, przecież nie zrobiłabym ci takiego świństwa. Wiem, jak za nim szalejesz. Dobra, przepraszam, przesadziłam. Spokojnie, jesteś całkowicie normalna. No każdemu się przecież humor zmienia i jesteś normalna. Ale wiesz, że to na mnie działa. Tak, wiem, jak na ciebie działa. Idź po prostu do niego i zagadaj. Podchodzicie, nie? Pijecie typa do nieprzytomności, podchodzi policja, mówi, co to? Co to? Czemu? Czemu żeś pobił tego człowieka? Leży normalnie w kałuży krwi rozwalony, ma kość skroniową. Co ty zrobiłeś? A ty mówisz tak. To wszystko z uwagi na to, że tam przychodziła pani obok, strasznie mi się spodobała, a typ stał mi na linii wzroku, rozumiesz? O, przepraszam ciebie, obywatelu, już się rozchodzimy. Weź to, że niech zadzwoni po karetkę, bo mi się nie chce. O, jestem normalny! Nie no, co ty zwariowałeś? Zobacz, jak ja wyglądam! Bardzo ładnie wyglądasz. Tak myślisz? Tak, tak myślę. To kiedy idziesz? Dobra, no to pójdę na następnej przerwie. Ja słyszę często od moich koleżanek, że one miały koleżanki ze szkoły, które na przykład mówiły jej, że dobrze wygląda, mimo że nie wyglądała dobrze, a dawały żmie jedne złe tipy. W zasadzie, że typiara wyglądała totalnie hot. 10 na 10 tej spódnicy, one powiedziały, co to za gówno, co to za szmaty. Weź to wywal. O, czy to sraczkowaty kolor? Tak, pasuje ci zajebiście, Monika. Zajebiście ci pasuje. Antek Majkowski z gimnazjalnej 3B jest wielkim fanem hip-hopu. O nie. Od pewnego czasu sam nagrywa piosenki. Niestety nie są one hitami, a koledzy drwią sobie z niego. Jeżeli macie pasję i się nią dzielicie w szkole i się z was śmieją, to słuchajcie, potem mogą się dalej śmiać albo mogą zazdrościć, ale jak będą się dalej śmiać, przecież nic się nie zmieni, bo się już śmieją. Tak, więc nie może być gorzej, a może być lepiej, więc się opłaca. Według mnie dzieciństwo to jest czas podążania za marzeniami oraz jedzenie słodyczy. Zajmij się scenarką, a nie hip-hopem. Dobra, chodźcie na to, nie będziemy z nimi gadać. Nie potrafię tylko krytykować. Ty, a co ja serio się do tego nie nadaję? No co ty gadasz, nie przejmuj się, stary. Oni się zazdroszczą, tylko przecież to są zwykli hejterzy. Zazdroszczą ci tego, że robisz to, co kochasz, tak? Co ty myślisz, że któryś z nich po szkole coś robi? Nie siedzą przed telewizorami czy komputerem, nic nie robią. Co z tego? To, że jesteś wart 100 razy tyle niż te bomby, rozumiesz? Let's go! To jest prawdziwy coaching, a nie jakieś tam na YouTubie. Starasz się, tylko musisz troszeczkę popracować nad tymi kawałkami. Czyli też uważasz, że jestem słaby, tak? Nie, nie o to mi chodziło. Jeszcze mi się podoba, że on ma smutną czapeczkę. Tak, żeby mu pomóc. Patrzę, że zrobiła takie, no ten typ ewidentnie nie potrafi odkrywać smutku. Ma problemy z pokazywaniem smutnych emocji. Możemy ogarnąć coś innego? Nie? Dobra, mam pomysł. Damy mu smutną czapeczkę, będzie na pewno wyglądał wtedy smutniej. No, czy to nie jest... Wszyscy zaczęły wstawać, klaskać, kurde. Człowiek otwiera szampana. Wszyscy mają takie... Jezu Mariusz! Jaki ty masz łeb jak sklep! Co ty żeś teraz wymyślił? 20 lat pracuję w tej robocie. W życiu nikt nie ma takiej kminy dobrej. Tym dostaje medale, nie? Nie będą skąd one się biorą. Ktoś idzie jeszcze po puchar. Dobra, nie, nie, spadam do domu, kasuję tutaj moje całe konto z kawałkami, to jest bez sensu. Nie mów tak, myśl o kolejnej piosence, dobra? Wierzę w ciebie. Dobra, przynajmniej ty.
No, nie usuniesz tego konta? Dobra, nie usunę. Dobra, w takim razie leć i zrób coś fajnego. Ja idę na lekcję. Dobra, dzięki wielkie. Pa. Cieszę się, że Małgośka we mnie wierzy, ale chłopaki chyba mają rację, więc się do tego nie nadaje. Czy ty mówisz, że no, fajnie, że we mnie baba wierzy, no ale chłopy mówią, że to gówno, więc no wiadomo, nie? Antek jest załamany, że znajomi śmieją się z jego kolejnej piosenki, którą umieścił w internecie. Pomimo wsparcia swojej dziewczyny, gimnazjalista nie wierzy, że jest w stanie napisać chociaż jeden dobry utwór. Co to ja nie umiem, zatem popatrzcie na ostatnią piosenkę, no 40 wyświetleń. No i co? Poważnie, no, zatem, Jezu, 80% negatywnych ocen, jeszcze chłopaki tak to hejtują. Mówiłam ci, że to są zwykli hejterzy, tak? Nie przejmuj się nimi. Bo oni tam hejtują! Widzicie, bo jak byłem jeszcze małym dzieckiem w 2009-2010 roku, robiłem przeróbki Iwona do Naruto. I wtedy nie było hejtu, wtedy było dobrze, ale jak już byłem starszy, czyli miałem 12 lat, to mając 12 lat, pomyślałem, że z takim głosem wrzucę filmik, gdzie ja mówię. I było ciężko. Wszyscy mi mówili, zamknij mordę. Głupi bobasie. Przejdź mutację i może dopiero wtedy nagrywaj filmiki. Piękne czasy bycia przez 2 lata tylko dlatego, że nie miałem mutacji. Ale jak przeszedłem, to wtedy powstał Naruciak. Nie, jednak 40 wyświetleń to chyba trochę mało. Wyświetlenie do wyświetlenia i będzie, wszystko okej. Okay. Spójrz na Naruszociaka. Gdyby się podał na pierwszym filmie, to nic by nie osiągnął, a się rozwija, chłopak, rozwija. Spójrz na Boruciaka. Nie wrzucał kilka lat filmu, wrzucił i powoli ożywia kanał. Będzie dobrze, trzeba po prostu iść przed siebie. Antek, zostawiłeś zeszyt. Słyszę... Tylko tutaj w Krakowie, tu gdzie wzgórze królewskie, tutaj gdzie powietrze zabija, chociaż niebo niebieskie. Dobra. Nie rozumiem, dlaczego Antek twierdzi, że nie potrafi pisać. Ten tekst jest naprawdę dobry. Jak go znajdę, przekonam go, żeby nagrał tę piosenkę. Coś czuję, że to będzie chcior. To zdecydowanie lepszy niż hymn naszego klubu w Warszawie, który brzmi mniej więcej Warszawa! 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 Antek nie wie, że jego dziewczyna znalazła zeszyt z tekstem utworu i jest przekonana, że chłopak go napisał. Teraz zamierza przekonać go, żeby nagrał swoją najnowszą piosenkę właśnie z tym tekstem, bo uważa, że jest świetny. Nie jest podpisany. No i to ten tekst też nie jest twój? Jaki... co? Nie, nie mój. Czekaj, fajny. A zarapujesz go? Dasz radę? Nie wiem, spróbuję. Czekaj sekundkę. Czekaj, to. Tylko tutaj w Krakowie, tu gdzie wzgórze królewskie, tu gdzie powietrze zabiera chociaż niebo niebieskie, tu gdzie nie jeden już upadł się podniósł po klęsę, tu gdzie się urodziłem, tu gdzie jest moje miejsce. Kurwa, biedny Dareczek, któremu kazali to wszystko wymyślić, nie? On tam siedział, nie? Do 5:00 przed dniem nagrywkowym pisał w tym zeszycie ten tekst, no takie ja pierdzielę. Dlaczego ja musiałem wyciągnąć najkrótszą słomkę? Matylda za namową Marty postanawia zdobyć się na odwagę i umówić się z Johnem na randkę. Dziewczyna jest zdenerwowana. Wydech, już, no, no idź! Nie idę, idź, babo, proszę cię. Nie dam rady. Dasz radę. No, trzymam kciuki, idź, masz kopa na szczęście, idź. One sobie cały czas biją, pasywa agresji cały czas w siebie, nie? Typowa przyjaźń w szkole. Matylda, my name is Matylda. Chcę cię poznać. Słuchaj, bo chciałam do ciebie napisać na fejsie, ale nie mogłam cię znaleźć i w końcu nie napisałam. A okej, o co chodziło? Bo ja chciałam ten, no... Tak? 5, 4, 3, 2, 1, możemy dalej. Ja chciałam się zapytać, jak ci się podoba w Polsce i czy Kraków ci się podoba i w ogóle... Polska to bardzo ładny kraj, szczególnie Kraków. Aha, fajnie, aha. Dobra, to super. No to pa! Ale czy to było potrzebne takie, żeby tak pokazać, no? Ale się przynajmniej udało, no. Można by powiedzieć nawet, że jej nie wyszło. Co ja zrobiłam? Wiecie, że się zgłosiłam? Ja tam uciekłaś! Wiecie, że się nie potrzebno to było! Cicho, spokojnie, ej! Nie było tak źle, tylko uciekłaś tak szybko, nie! Ej! Spokojnie! To ogarnięcie sytuacja jeszcze.
To się musiało tak skończyć. Jestem totalną kretynką. Teraz już na pewno nie mam niego żadnych szans na randkę. Nie wybaczę sobie tego nigdy. Nie uważam, żeby umiejętności podrywu były jakkolwiek połączone z wysokością intelektu. Chyba, że podchodzisz do bardzo wysoko inteligentnej jednostki, która wymagałaby od ciebie jakieś anegdotki, może z jakiejś filozofii języka polskiego, czy może jakaś tematyka związana z orzekiem. Rówka. Antek w międzyczasie szuka ziomeczka, który tak zajebiście pisze rymy. Jak w moje miasto, ale powietrze gęste, ponieważ gdy cię widzę, to... Dawid, nie masz prawa w ogóle nawet... Ty musisz zmazać sobie pamięć w tym momencie. Ty jakby musisz całkowicie wyciąć ten fragment. Tak naprawdę powinieneś zamknąć to w kapsule, co się wydarzyło przed chwilą. Wysłać to w kosmos. Marta Dobrowolska chciała pomóc swojej koleżance umówić się z Johnem. Jednakże nie zdaje sobie sprawy, że to właśnie ona, a nie jej koleżanka, wpadła w oko przystojnemu Anglikowi i chłopak bardzo chce ją poderwać. Hej, mam pytanie. No, cześć, jakie? Chcesz uczyć polskiego. No i? No, pani Ziemińska powiedziała, że jesteś najlepszy z polskiego. Aha, czyli chcesz, żebym to ja cię uczyła? Tak. Ale ty już mówisz po polsku. O Jezu, jak ona skopa w nią wleci. Ale ona w nią tak wleci skopa, że po prostu aż wyskoczy Ronaldo z boku i powie... No, ma trochę mnie nauczyła, no nie, ale chciałem bardziej się uczyć. Aha, no dobra, pomogę ci. Może dziś na przerwę? No, okej. W bibliotece? Wiesz, gdzie to jest? No wiem, chyba wiem, wiem. No, czyli co? Na kolejnej przerwie w bibliotece? Dobrze. To do zobaczenia. Dobra, pa, pa. Matylda nie może uwierzyć, że Marta umówiła się z Johnem na korepetycję z polskiego, choć obiecała trzymać się od niego z daleka. Jest wściekła, bo Marta zapewniała ją, że chłopak zupełnie jej nie interesuje. Możesz mi powiedzieć, co ty robisz? Jezus Maria, aktualnie idę. Dobrze, wiesz, o co mi chodzi. Nie mam pojęcia. Nie zgrywaj idiotki, wiem, że umówiłaś się z Johnem. Skąd wiesz? Zimno mi się zrobiło, muszę... Koszulę muszę ubrać. Dzisiaj hawajska! Czy hawajska? Czy może hawajska? Ej, dawno nie ubierałem, więc będzie... pół hawajska. Bo wszystko słyszałam. A nie mówili ci, że nieładnie tak podsłuchiwać? Wiesz co, akurat przychodziłam i nagle słyszę, jak moja najlepsza koleżanka mówiła się z chłopakiem, w którym się zakochałam. Po pierwsze, nie umówiłam się z nim na randkę, tylko na naukę polskiego. A po drugie, sam on do mnie podszedł. Ale ty się zgodziłaś. Wiesz co, ty jesteś chyba zazdrosna. Ja zazdrosna? Jeszcze jedno słowo, droga dziewczyno, i coś czuję, że tu będziesz... Tak zazdrosna, bo sama nie potrafisz do niego podejść, panikujesz i jesteś zła, że on pierwszy do mnie podchodzi. A nie boisz się, że twój brat się dowie? Że niby co, uczę go polskiego? Koledzy Piotrka mogą tego nie zrozumieć. Wiesz co, nie szantażuj mnie. Dobra, nie chcę, żebyś się spotykała z Johnem, jasne? Nie będziesz mi mówiła, z kim mam się spotykać, a z kim nie, jasne? Króciutko z nią. Co ta Matylda sobie w ogóle myśli? Przecież ja mogę się ławiać z kim chcę i kiedy chcę. To nie jest moja wina, że ona się zachowuje jak jakaś idiotka i sama się nie potrafi umówić z Johnem. Oglądałem się trochę filmów w życiu i powiem wam, że konsekwencją tego jest taki czasami dreszczyk emocji, kiedy używam stwierdzenia, że coś się nie wydarzy. Na przykład mówię, teraz na pewno nie umrę. Jest taki, no nie wiem skąd, ale taki dreszczyk emocji, że taką niepewność mam w swoim głosie. Mówię, na pewno teraz nic nie wybuchnie. Wiecie, i czekam. Bo jakby miało jeść, to teraz. Na pewno nie stracę teraz wzroku na jedno oko. O, co jest, kurwa? No nie wierzę. Moja najlepsza koleżanka omawia się z chłopakiem, o którym wie, że ja za nim szaleję. Jakoś nie sądzę, żeby chodziło tylko o lekcję polskiego. Mam nadzieję, że to będzie najgorsza lekcja w jego życiu. O kurwa. Dajcie mi kroplówkę i zakinął ci jakieś ciężkie. Czy ja może dzisiaj jestem jakoś delikatniejsza, ale... Antek, który marzy o stworzeniu hip-hopowego hitu, uczy się na pamięć tekstu, który znalazł w porzuconym zeszycie. Tymczasem Adam Okoń rozpoznaje słowa utworu, który napisał. Choć nieraz chciałem uczyć, gdzieś się uczyć przed... Cześć, Adam jestem. Siema, Antek, weź mi nie przeszkadzaj, tekstu się uczę. No właśnie chodzi o ten tekst, trochę podsłuchałem. Co? Fajne? Skąd go masz? A co cię to obchodzi? No dziwne, bo brzmi zupełnie jak ten, który ja napisałem wczoraj.
Niemożliwe. A pokaż ten zeszyt, bo bardzo podobny jest do mojego. No tak, przecież to jest mój zeszyt, dziś rano go zgubiłem. Czechu, było powiedzieć to rano, całą szkołę obszedłem i... Czego nikt mi nie powiedział, że to twoje. Na okay. fejsie pisałem... Mnie się nie pytałeś. Możemy już kręcić? No nie, bo tutaj kolega Adam ma problem i mówi, że to jego zeszyt. Powaliło cię? Szukałeś właściciela, tak? Nie znalazł się. Teraz nie mamy czasu na to. Co to za tok myślowy na zasadzie... Słuchaj, słuchaj. Szukałem. Był okres 3 godzin, kiedy byłem skłonny oddać ten zeszyt. Zamknięta bramka. Nie ma. Teraz już nie oddam. Przed chwilą byłem dobrym człowiekiem, chciałem oddać zeszyt, teraz jestem złodziejem. Ale mam wytłumaczenie. Moim zdaniem. Dobra, inaczej. Możemy wykorzystać ten tekst? No nie wiem. Słuchaj, Adam, prosta sprawa. Nagrałeś kiedyś coś sam? Nie. No a pokazałeś kiedyś komuś coś swojego? No nie. Więc będziesz miał satysfakcję, że coś zostanie nagrane twojego. Ale ja nie wiem, czy chcę to pokazać. To ci nie podpiszemy. Ale to jest mój zeszyt i mój tekst. A jest podpisany? No nie, ale... Więc równie dobrze mógł to zrobić Antek. Nie masz dowodów na to. Chodź, idziemy na salę. Nie mamy czasu na pierdoły. Trochę głupio wyszło z tym Adamem, ale Małgosia ma rację, no. Zeszyt nie był podpisany, nie ma dowodu, że to jego. Poza tym szkoda, żeby taki fajny tekst się marnował. Napisz piosenkę o tym, że Adamowi... Skradziono zeszyt z jego własną piosenką. I to nie fair. Adam chodził po ulicach, patrzył w tłum anonimowy. Tęsknił za swoją piosenką, jak dziecko za zabawką swoją. Własne słowa, melodia, które płynęły z serca. Zginęły gdzieś, zginęły, jakby miały być na zawsze martwe. Uwaga, refren. Adam pełen marzeń, tworzył piosenki wciąż, lecz los mu okrutnie zagrał. Ktoś zabrał mu zeszyt, właśnie ten, z własną pieśnią, którą napisał sercem tak szczerym. To nie fair, nie fair. Taki czyn to grzech. Uwielbiam ChatGPT i robienie tam piosenek. Na kolejnej przerwie Antek z Małgosią nagrywają teledysk do najnowszego utworu chłopaka. Gimnazjalista przestał już się przejmować, że tekst jego utworu jest kradziony. Zaczyna wierzyć, że piosenka będzie hitem. I choć nic się nie zmienia, dla wszystkich wytrwałych serdecznie pozdrowienia! Gdzie jest dorosły człowiek? Gdzie jest nauczyciel WF-u? Jak dla mnie bomba! Pokażcie mi tam, czy tam przy refrenie nie za bardzo łapą machałem. No trochę machałeś, ale wydaje mi się, że nawet... Stary, teraz się macha tak. Tak się macha. Robi się tak. Good, good. Kochanie, to dzięki, wszystko dzięki tobie, dziękuję ci. No spoko, ale przecież to twój hit, nie mój. No ej, przecież dzisiaj rano by to wszystko rzucił, wszystko padło na pysk, gdyby nie ty. Tego właśnie dziewczyna, nie? Ale stary, posłuchaj, jak to wrócisz do internetu. Ile wyświetleń będzie, nie? Kurczę, naprawdę wiesz, że to może być prawdziwy hit. Super beat, super słowa, super klip. Już nie mogę się doczekać, jak wrzucę to do neta. Ale dziewczynie w loczkach tak dobrze idzie, że go przyćmiewa, nie? Może ona zostanie dobrą raperką? No to może odmień przez osobę być. Odmień być? No daj spokój. No odmień, no. Weź się, tato. I am. Am. I am. No wiem, I am. No, wszystko super, pięknie, tylko że Polką piszemy przez O, a nie OM. No ale dobra, nieważne. A powiedz mi, ty tak serio potrzebujesz tych lekcji? No tak naprawdę to nie chodziło mi o lekcje. Tak naprawdę on ma kompletnie w dupie język polski. No, a o co? No, o ciebie. O mnie? I... No, tak bardzo mi się podobaś, nie wiedziałem, jak się z tobą mówić. Ty nie rozmawiałeś z Żabińską, prawda? No nie, wymyśliłem to wszystko. Aha. Dobra, wiesz co, to może porozmawiamy kiedy indziej, dobra? Ty już się nie mówimy. No, tego nie powiedziałam. Czemu? Czemu ta scena musiała taka być ogólnie? Ja myślałem, że tylko blondyna to jest od cringe'a, więc kurde, oczekiwałem trochę więcej od was. Słuchajcie, wam też tak trochę nie do końca jakby...
wyszło? Matylda jest po prostu zazdrosna. Ja się mogę umawiać z kim chcę. Poza tym John naprawdę mi się podoba i nie zamierzam sobie go odpuścić tylko dlatego, że ona tak chce. No i spoko, siemano, mam wrażenie, że twój chłopak będzie miał kłopoty. Zazdrosna Matylda chce przekonać brata Marty, Piotrka, aby nie dopuścił do spotkań swojej siostry z Anglikiem. Wie, że Piotrek ma poglądy rasistowskie, więc nie spodoba mu się związek siostry z ciemnoskórym chłopakiem. Co się stało? Musisz coś zrobić z Martą. Ale o co chodzi? A to nie wiesz? Nie chwaliła ci się? No nie, ostatnio widziałem ją rano, więc... Marta umawia się z Johnem, tym czasem. Przestańcie tak mówić! Dawid nie będzie mógł normalnie spać po nocach, bo będzie cenzurował te wszystkie słowa. No nie wiem, no Marta mi mówiła, że ukrywa przed lecami trzy jedynki z matmy. No to weź jej zagroź, że jeśli nie zerwie z nim kontaktu, no to wszystko powiesz i tyle. Spróbuję w ten sposób. Dobra. Teraz zobaczymy, czy Marta będzie dalej taka miła dla Johna. Piotrek nie pozwoli się z nim zadawać, a wtedy ja będę uczyć Johna polskiego. Facet będzie mój, choćby nie wiem co. Nie wykręcaj się, bo bardzo dobrze wiem o tym, że byłaś z nim na randce w bibliotece. A co, już Matylda ci doniosła, tak? Może i tak, ale po prostu masz zakaz spotykania się z nim. Bo co, pobijesz mnie? Nie, ale powiem rodzicom o tych trzech laskach z matmy, które przed nimi ukrywasz. No nieźle cię przygotowała do rozmowy, ale wiesz co, w ten sposób i tak niczego nie ugrasz. A czyli chcesz, żeby się dowiedzieli? A ty chcesz, żeby się dowiedzieli, że paliłeś sobie ziółko na urodzinach u kolegi? Wiesz co, ja mam zdjęcia i bardzo chętnie je pokażę. Nie zrobisz tego. Oczywiście, że zrobię, ty pieprzony rasisto. No dobra, może Marta jednak ma trochę racji. Przecież nawet nie znam tego faceta, a już o nim źle myślę, bo jest... Stary, nie, w ogóle! Po co ci autorefleksja? Dzwoń do kolegów, robimy kontent. No siemano! Następnego dnia Antek przychodzi do szkoły w świetnym nastroju. Jego najnowsza piosenka okazała się hitem w internecie. Gimnazjalista stara się nie myśleć, że ukradł tekst utworu. Hej, mówiłam ci, że to będzie hit, nie? Powiem ci, już ponad 40 tysięcy wyświetleń. Ej, a zrobiłeś z tymi danymi tak, jak ci kazałam? Pod każdym nagraniem, pod każdym klipem wszystkie dane są. No super, a chciałeś to usunąć, widzisz? Antek, za te ostatnie mega szacunek, mega szacunek. No już się nie śmiejesz, niego widzę. Nie, absolutnie. No, absolutnie. Dobra. Ty, jak nagrasz drugi taki kawałek, to dopiero wtedy pogadamy. No, żebyś się nie przeliczył, bo trochę mam ich jeszcze. Oby stary, bo jak tak dalej pójdzie, to do wieczora masz ze 100 tysięcy wyświetleń. O to chodzi, mordo. Ja nie wiem, czy wiesz, ale do zrobienia płyty jest potrzeba więcej niż tylko jeden kawałek. Ej, Mądraliski, a wiesz co to jest singiel? Singiel polega na tym, że wykonawca wypuszcza jedną piosenkę. Odważ się od niego, dobra? Zazdrościsz i tyle. Nagrał jeden dobry kawałek. Wielki mi sukces. A z drugiej strony ten argument, zazdrościsz i tyle, to najbardziej lubię, jak te kanały komentarze newsowe, nie? Zwrócą uwagę na coś i nagle przychodzi znienacka 13-letnia Ania. I Ania napisze, że jakim cudem ty się wypowiadasz negatywnie o Gen Z? Zazdrościsz? Zazdrości! Tymczasem prawdziwy autor tekstu piosenki, Adam Okoń, dowiedział się, że Antek ma się spotkać z producentem muzycznym. Gimnazjaliście nie podoba się, że pomimo jego sprzeciwu, chłopak opublikował piosenkę z jego tekstem. Nie zgodziłem się na nagranie piosenki z moim tekstem! Nie było napisane, że to twój człowiek! Dobrze wiesz, że to był mój! Udowodnij mi to! Nie muszę ci niczego udowadniać, to prawda, że masz spotkanie z producentem? Co cię to obchodzi? Chyba nie powiesz mu, że to twoja piosenka. A co, twoja? Tekst mój, też chcę coś z tego mieć. Adaś już też rapuje. Podekscytowany Antek uciekł z lekcji, żeby spotkać się z producentem muzycznym. Jest, oni ogarnęli producenta muzyki tutaj, ja pierdolę. Matko Boska, jakie budżety na ta szkoła, co tu się dzieje? Gimnazjalista nie może uwierzyć, że ma szansę nagrać piosenkę w profesjonalnym studiu. Dobra, wiesz co, to jest chwilę. No, siema. Paweł, chłopak do ciebie. Cześć, Paweł. Siemaneczko, Antek. Chodź do środka. Stary, konkrety. Zajebiście podoba mi się twój track. Dziękuję ci bardzo. I generalnie chciałbym, żebyś ja nagrał go u mnie w studio. Co ty na to? No, ale tak ziomek w pełni profesjonalnie? No, staru, mnie 100% profesjonalny. Chyba widzisz, gdzie stoisz, tak? Co ty na to? Dla mnie super. Jeszcze wczoraj, człowieku, o tym nie marzyłem. Tylko jest jedna rzecz. Potrzebuję czegoś więcej. Znajdziesz coś w szufladzie jeszcze? No, znajdę. Ale co trzeba? Co trzeba? Piosenkę! Matylda jest zazdrosna, że chłopak ze szkolnej wymiany, John, umówił się z jej koleżanką Martą. Licealistka powiedziała o spotkaniu bratu Marty, który miał jej zabronić randek z Johnem. Matylda jest pewna, że chłopak już nie spotyka się z jej przyjaciółką. Słuchaj, bo ja chciałam... Tak.
Chciałam się umówić z tobą dzisiaj na kawę po szkole. Przepraszam, ale nie mogę. A co robisz? Już się umówiłem. Z kim? Z Martą, o mojej koleżance polskiego. Że co? No tak. Przecież mieliście się już razem nie uczyć. Kto tak powiedział? Marta? Wiesz co? Dobra. Nie chcesz się ze mną spotkać, to nie. Twoja strata. Wracaj, duszo. Wracaj do mnie. Dobra. Antek Majkowski dostał propozycję nagrania płyty w profesjonalnym studio. Producent zlecił mu przesłanie kolejnych dwóch utworów swojego autorstwa. Rzeczywistość nie dopada, dalej wiesz, żywot dziada, no. Co ja mam tutaj wstawić? No, nie da się nic. Nie krzycz, nie wiem, nie mam pojęcia. To jest totalne dno. Nie jest super, ale pokazałeś, że potrafisz pisać, tak? To nie był mój tekst. Ale muzyka twoja. W rapie liczą się słowa i tekst. Dobra, w takim razie co się stanie, skoro dasz mu średni tekst? Totalna porażka. Nie przesadzaj, stary. Masz 16 lat. Wiesz, ile jest ludzi takich samych jak ja na świecie? Taka szansa może się nie zdarzyć i są tysiące. No, zdaję sobie sprawę. Dobra, w takim razie, a jak pogadasz z tym Adamem? I co ja mam powiedzieć? On ci napisze tekst. Ty powiesz, że to jest twój, a kasą się jakoś podzielicie, tak? No w sumie jest to jakieś wyjście. No właśnie to jest teraz ciekawe, że ty jesteś w stanie się zostać popularnym piosenkarzem, jeżeli po prostu masz dobry background tak naprawdę, jeżeli masz zajebisty tekst, zajebistą melodię, zajebistego typa, to ci zrobił spoko teledysk. Czy tu potrzeba jakiegoś niesamowitego charakteru i pasji do śpiewania? Są takie przypadki, że i nie. Adam, ale i tak ty nigdy tego nie przedstawisz na scenie. I co z tego? Ja napisałem tekst, a ty go ukradłeś. Dobra, ale mam dla ciebie taki układ. Jaki układ? Potrzebuję na teraz dwa teksty. Wezmę je od ciebie, przedstawię producentowi jako moje. Super układ, faktycznie, genialny. Ej, dam ci 20%. Ej, 30, stoi? 30? To są moje teksty, nie ma mowy. Ziomek, dobra, czekaj. Po połowie, po połowie. Po połowie? Jeszcze niedawno się nie chciałeś niczym dzielić. Mam ci wierzyć? Dobra, Ziomek, przyznam się, nie umiem tak pisać słów jak ty. Dzięki, stary. Ty też dobrze robisz muzę. Widziałem, co zrobiłeś, ale co z tego? Dobra, musimy zacząć działać w takim tajnym duecie, tylko jest jeden warunek. Jaki? Muszę mieć na teraz dwa teksty i przedstawić jako moje. Nie, inaczej. Ja będę, powiem producentowi, że to ja piszę teksty, a ty występujesz na scenie. Dobra. I albo bierze nas dwóch, albo w ogóle. Dobra. No i siemano, no i to brzmi jak deep. Antek i Adam przychodzą do firmy producenckiej. Zgodnie z ustaleniami, Antek chce przekazać teksty kolejnych piosenek. Adam zamierza powiedzieć producentowi prawdę o kradzieży tekstu piosenki i przedstawić prawdziwego autora hitu. Kto to jest? Adam. Okej, poczekaj, poczytam. Czujesz stary rytm? Rymy też są spoko. No ja ci mówiłem, umiesz pisać, masz talent, no nie? Tak, tylko chodzi o to, że to są jego teksty. Co? Nie, stary, u mnie nie ma miejsca wytwórni na takie rzeczy. Marnujesz mój czas, mojej produkcji. Czekaj. Stary, co ty robisz? Nie ma żadnego, czekaj, stary. Nie ma miejsca na kradzież w moim biznesie. Do widzenia, tam są drzwi, zapraszam bardzo. Ale ja się zgadzam, żeby on wykorzystał ten tekst. Co? Przecież przed chwilą było, że on się ukradł. Ta powiedział to, bo mam wrażenie, że w ogóle troszeczkę się za bardzo śpieszycie i ta scena jest w ogóle taka przyspieszona. No tak, ale się dogadaliśmy. Dobra, chłopaki, bo mam mało czasu i mało nerwów. Wyjaśnijcie mi, o co chodzi. Więc tak, on znalazł mój zeszyt z fajnym tekstem i nagrał go bez mojej zgody. Tyle. No to słabo, młody, słabo. Ale skoro te teksty są twoje, no to gdzie są twoje? No nie ma, chodzi o to, że ja nie umiem pisać tekstów tak jak on. No i co teraz? No i dlatego chcieliśmy zaproponować ci inne wyjście. Znaczy, no póki co jedyne wasze wyjście to z tego budynku, bo tam jest winda generalnie. Nie, inne. Podobają ci się moje teksty, ale ja nie chcę występować. Antek robi świetną muzę i nie pęka na scenie. No, chcieliśmy zagrać w duecie. Duecie? Znaczy, no generalnie ty bity robisz spoko, a twoje teksty są całkiem niezłe. Dobra. Dobra, niech będzie. No, niech będzie. Dobra, to dasz nam jednak szansę? Zrobimy tak, nagramy jeden kawałek, zobaczymy jak pójdzie dalej, ale póki co zawijajcie się sąd, bo mam was dosyć. Dobra, w kontakcie, na razie. Ja chyba wiem, kogo ten ziomek chciał zagrać. To nie było najlepsze. A to Piotrek wam nic nie mówił? O czym? O tym, że jego siostra umawia się z tym Johnem na randki. Co ty p***?
I on się godzi, że jego siostra się spotyka z jakimś bambo? Tak, nie ma nic przeciwko. Słuchajcie, Marta się kończy lekcja o tej 15.30. Pewnie będzie razem z Johnem, bo umówili się na lekcję i... Mamy dokonać standardową akcję oczyszczania. Nazwa obojętna, mamy się ostro przestraszyć, tak? Żeby John nigdy więcej nie spojrzał na Martę. Sprzątniemy c***a? Dlaczego wy tak w ogóle mówicie? Dobra, idą. I co, tak gotowy? Gotowy. Ej, co jest? Co wy tutaj robicie? Mam te łaski. Piotrek jest zaskoczony, widząc swoich kolegów pod szkołą. Nie wie, że zostali nasłani przez Matyldę, żeby pobić Johna i Martę, gdy ci będą wychodzić ze szkoły. Dobra, stary, lecimy. Lecimy. Ej, gdzie wy idziecie? Czekajcie. Niemożliwe, że te zwierzęta tak zrobią. Zostań, ty idioto! A ty jak kłamiesz... Co tu się dzieje? Przestańcie natychmiast! Jakby czarny... Przestańcie! No. Jesteście powaleni! Spadamy! Nic ci się nie stało! Nie, wstaję sam, jest git! Tak? Coś ci zrobili? Nie, Piotrek ma coś z ręką! Co się dzieje? Możesz ruszać tą nie ręką? Bardzo. Trzymaj ją, tak zaraz przyjedzie pogotowie. Biedny, co ja nie chciałam, żeby tak wyszło! Ty kretynko, to przez ciebie nas pobili. Wiesz w ogóle, kim są ci ludzie? Ja bym naprawdę szybla, żeby nie wiedziała, że to się tak skończy! Przecież oni mogli nas zawieść, ty kretynko! Policja już tu jedzie. Wyobraź sobie, że ta Matylda nasłała tych bandytów. Oni mieli ich tylko przestraszyć! Ty chyba zwariowałaś, cóż mogło dojść do tragedii? Ja naprawdę przepraszam za to! Mały móżdżek w dużej główce. Antek i Adam podpisali kontrakt na nagranie swojej pierwszej wspólnej piosenki. Zgodnie z ustaleniami Adam napisał tekst, a Antek stworzył muzykę i wykonał utwór. Refren jest taki zajebisty, ale Antek to nie zrobił, nie? No mega, ja bym tylko w drugiej zwrotce przyspieszył. Ej, słuchajcie, gadałem z Pawłem, mamy koncert! Wasz koncert? Będą mieli koncert, wow, no tam się wszystko udało dobrze, a zobaczmy, jak się zakończył ten drugi wątek. Marta Dobrowolska spotyka się z Johnem, a brat dziewczyny pogodził się z tym i polubił Anglika. Matylda dostała nagany od dyrektora za nasłanie chuliganów na uczniów, a Marta zerwała z nią wszelkie kontakty. Bandyci, którzy pobili nastolatków, trafili do aresztu za napad na tle rasowym. No tak, niestety. Stary, no. Żartujesz. No nie. Nie, dobra, to trzymaj swój w takim razie, wszystko no sprawdzone. No i gitowanie, no i dobra. Mam przynajmniej dobre zakończenie w tym naprawdę zimnym, cringe'owym odcinku. To było naprawdę złe. Moje top 3 najgorsze odcinków szkoły, które na razie były na tym kanale, to na pewno. I się gryzę między drugim a trzecim miejscem. Dobra, moi drodzy widzowie, to na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Widzimy się już w kolejnym. Sobotę, w niedzielę, a to zobaczymy. Raz są piękne, tylko nie są 3 odcinki ugaroczki, bo jest git. Czasami są 2, bo nagrałem zbyt dużo ciężkich paradogmatów, jak na przykład ten. Ale to zobaczymy. Na razie, słuchajcie, buziaczki do was śleja i do zobaczenia już bardzo niedługo. Trzymajcie się. Pa, pa. Thank you.